ciszej. Zrobię kawę i wszystko ci wyjaśnię. Nie chcę pić kawy o tej porze. Mam prośbę. Chodzi o Roberta. Tak. Pomóż mi. Kocham Roberta i chcę zostać jego żoną. Ciszej. Zrobię kawę i wszystko ci wyjaśnię. Nie chcę pić kawy o tej porze. Mam prośbę. Chodzi o Roberta. Tak. Pomóż mi. Kocham Roberta i chcę zostać jego żoną. W rolach głównych prohíbeme el aire para respirar. Prohíbeme. Perła, odcinek 54. Jeśli ją wypisują, to chyba dobrze się czuję. Operacja się udała. To nie wszystko? Czeka ją chemioterapia. Dzień dobry. Skąd ta radość? Wybieram się na wakacje. Lekarz powiedział, że żyję w stresie i muszę odpocząć. Nie możesz. I bardzo dobrze. Nareszcie od niego odpoczniemy. Co się wydarzyło w Juvenil? Później ci opowiem. Cześć. Wyszła? Nawet nie zjadła śniadania, ale była bardzo zadowolona. Julieta nigdy nie wychodzi tak wcześnie do pracy. Wczoraj była przygnębiona, a dziś tryska radością. Może ma zaległości w pracy? Poproś Jasmine. Ona na pewno coś wie. Witaj. Ciszej. Zrobię kawę i wszystko ci wyjaśnię. Nie chcę pić kawy o tej porze. Mam prośbę. Chodzi o Roberta. Tak. Pomóż mi. Kocham Roberta i chcę zostać jego żoną. Ważny dzień w jej życiu. Zawołaj Julietę.
Niestety już wyszła. Dokąd? Ojciec pojechał do Patrycji. Kiedy wróci? Jak tylko będzie wolny. Co do budżetu... Usiądź. Przyszłam w sprawie Roberta. Twój brat przysyła mi kwiaty i prezenty, ale nadal uganie się za Julietą. Powinnaś o nim zapomnieć. Nie. Zrobię wszystko, żeby go odzyskać. Nie warto cierpieć przez kobiety. A ta mała chce cię tylko usidlić. Zawsze, gdy ktoś w rodzinie ma jakiś kłopot, reszta umywa ręce. Co mu jest? Nie chcę o tym mówić. Gdzie Julieta? Nie wiem. Co tu robisz? Co u Giny? Nie bądź cyniczny. O co ci chodzi? Uważasz, że to moja wina? Jej także, ale Gina jest silna i sama wychowa to dziecko. Ty musisz je tylko uznać. To dziecko nie powinno się urodzić. Milcz. Moja siostra podjęła decyzję, a ja ją popieram. Jeśli ich skrzywdzisz, będziesz miał ze mną do czynienia. Gdzie jest Julieta? Szukam jej od samego rana. Jaka Julieta? Przestań. Musimy ich rozdzielić. Szkoda zachodu. Chcę się zemścić. Przepraszam. Nie umiesz pukać? Sekretarka powiedziała... Do widzenia. Gdzie ona jest? Nie powiem. A jeśli zaproszę cię na śniadanie? W porządku. Proszę. Wygodnie ci? Tak. Lekarz mówi, że masz odpoczywać. Obiecaj, że będziesz na siebie uważać. Idź już. Ty też. W razie czego zawołam Monikę. Muszę szybko wyzdrowieć, żeby zająć się moim wnukiem. Jak się masz? Lepiej nie pytaj. No więc, gdzie jest Julieta? Jedyna Julieta, jaką znam, jest wnuczką Doni i Mercedes. O nią mi chodzi. Nie znasz jej. Ta dziewczyna mieszka w internacie przy Colegio del Valle. Jest w tamtej szkole? Nie sądziłam, że zobaczę anioła w mundurku. Do twarzy ci w białym. Dzięki. Miałaś dobry pomysł. Kto by pomyślał, że tu wrócimy? Przestań. Co za manier uczą cię w tym niebie? Jestem szczęśliwa. Dlaczego musiałyśmy dorosnąć? Ważne, że znowu tu jesteśmy.
Myślisz, że Roberto przyjedzie? Tu crees que Roberto venga a buscarme? Na pewno. Nie jesteś zazdrosna? O ciebie? Wybacz. Jesteśmy prawie jedną osobą. Prawie. Jesteś do mnie podobna. Proszę dać to Rosendzie, ale nie mówić od kogo. Po co ta tajemnica? Do widzenia. No, lo que quiero es que... Chcę cię prosić o radę. Słucham. Chodzi o Alexisa. Co się stało? Ma kłopoty. Zostanie ojcem. Ojcem? Przepraszam. Mam już nowy garnitur. O co mu chodzi? Nie chcę dłużej być dla ciebie ciężarem. Dlatego to Pablo będzie od dzisiaj moją prawą ręką. Proszę opisać, jak wyglądam. Ilu brakuje? Tylko tych dwóch. Nareszcie. Najpierw wyszła Julieta, później ty. Musiałam odegrać szopkę przed Robertem. O co chodzi? O miłość. Julieta się nie poddaje i będzie walczyła o Roberta. Wariaci. Alexis. Daj mi spokój. Przecież widzę, co się z tobą dzieje. Każdy dźwiga swój krzyż. Dlaczego nie zaakceptujesz tego dziecka? Nie chodzi o to, co się tobie podoba, ale czego ja chcę. Wszyscy martwią się tylko o dziecko. Nikt nie pomyśli o mnie. Zaczekaj. Mercedes cię prosi. Już idę. Hola. Cześć. Hola. Ten. Proszę. Ładny, ale nie mam pieniędzy, żeby go kupić. To prezent. Oye, ¿cómo te llamas? Jak masz na imię? Bueno, pues. Roberto. Me llamo Roberto. ¿Y tú? A ty? Julieta. Julieta. Me llamo Julieta. Parece que yo estoy. To twój szczęśliwy dzień, bo właśnie poznałeś kobietę swojego życia. Jesteś jasnowidzem? Tak. Wiesz, o czym teraz myślę? Jak możesz? Jestem uczennicą. Miałaś rację. Już mi nie uciekniesz. Ay, pequeña. Ahora sí no te vas a escapar, ¿eh? Estoy esperando a que me... Opowiedz mi o wszystkim. No hay mucho que contarte. Nie ma o czym. Nie udawaj. Zostaniesz ojcem. Sé que vas a ser padre. Uy, qué bueno que no somos chismosos. Wieści rozchodzą się w tym domu jak błyskawica. Pues sí, tía. To prawda. La misma historia. Historia, jak ich wiele. Gina y yo. Kochaliśmy się, byliśmy niedoświadczeni i nieświadomi konsekwencji. No medimos las consecuencias. To wszystko. Eso es todo. No todo. Ahora empieza lo difícil. Najgorsze przed tobą. No, tía, lo difícil no. Gina chce tego dziecka, ja nie. Ella quiere tener al bebé y yo no.
Myślisz o ślubie? Skądże? Jestem na to za młody. A więc nic się nie stało. Czekam na ciebie w mieszkaniu. To będzie romantyczna i niezapomniana noc. A więc Roberto mnie kocha. Z Juniorem. Nieważne, kto mówi. Comuníqueme con él enseguida. Junior? Tu hermanito. Twój brat? Sí? Tak. Znowu jest mój. Este caldito de ugotowałam pani rosół z kurczaka. Muy bien, señora. Sí, gracias. ¿Se le ofrece algo? Coś jeszcze? No, gracias. Nie. Con permiso. Jak się czujesz? Co tak wcześnie? Operację mamy już za sobą. Teraz muszę zająć się Giną. Nie mieszaj się do tego. To moja córka. Nie pozwolę, żeby ten smarkacz traktował ją jak starą lalkę. Odpoczywaj, a ja się tym zajmę. Y déjame arreglar ese asunto a mí. Nos vemos. Na razie. I tak zostałem wiceprezesem firmy. Byłem zadowolony z pracy, ale czułem pustkę. To wszystko. Ciekawe. Przypominasz mi jednego chłopaka. Jest strasznie próżny i zarozumiały. Nie lubię takich typów. Jesteś inny? Jasne. Chcę poznać miłą, czułą i troskliwą dziewczynę, która zgodzi się zostać moją żoną. A ja szukam faceta, ale musi być miły, brzydki i silny. Niestety nie jestem brzydki. Dziewczyny się za mną uganiają. Wyszło szydło z worka. Znajdź sobie inną naiwną. Poczekaj. Ja żartowałem. Dobry jesteś. Czy kiedykolwiek w to wątpiłeś? Tak. Myślałem, że brat zatrudnił cię po znajomości i dla wygody. Ale myliłem się. Dzięki. Pójdę już. Masz spotkanie? Raczej romantyczną kolację. Powodzenia. Julieta jest dziwna. Wczoraj rozpaczała, a dziś była radosna jak skowronek. Jest nieprzewidywalna. Tak samo jak Mauro. Prawda, Mercedes? Trudno było przewidzieć jego kroki. Jaki on był? Mam ci opowiedzieć o moim synu? Tak. To był cudowny, czuły i mądry chłopak, który uwielbiał dążyć do ideału. Pamiętam, jak kiedyś zaczął naprawiać kran w łazience. Kiedy skończył, z wanny zrobił się basen, ale nic nie kapało. Taki już był. Przyciągał kobiety jak magnes. Był wrażliwy i nie potrafił się bronić. Dlatego zawsze mu pomagałam. Dopóki mogłam. Buenas tardes. Hola.
Dlaczego macie takie smutne miny? Pani Mercedes opowiadała nam o tacie Juliety. Przecież lubiłaś tę pracę. Ale już wkrótce zostanę mamą. Zrezygnujesz ze studiów? Tak. I zatrudnię się w firmie. Muszę odkładać na mieszkanie. Nie masz pojęcia, jak trudno jest samej wychować dziecko. Tutaj masz braci i rodziców. Gdzie jest tata? Poszedł do Alexisa. Ktoś do pani. Kto? Przyszedłem do Alexisa. Jest w kiepskim stanie. I będzie w jeszcze gorszym. Proszę stąd wyjść. Muszę się widzieć z tym tchórzem. Pewnie chowa się gdzieś za spódnicą. Więcej szacunku. Chętnie sprawdzę, jaki z ciebie chojrak. Zaczekaj. Chce pan ze mną rozmawiać? Przejdźmy do gabinetu. Wiem, o co chodzi. Więc nie udawaj niewiniątka. Proszę nie krzyczeć. Właśnie, że będę. A ty ustal datę ślubu, bo masz ożenić się z Giną. Nie zostawię jej samej. To dziecko musi nosić twoje nazwisko. Ono nic nie znaczy, chyba że woli pan nazwisko ciotki. Chciałby pan mieć Santiago w rodzinie? Zaczekaj. Nie kłóćmy się o ludzi, którzy nas nie obchodzą. Ten chłopak jest do ciebie podobny. Zarozumiały próżniak. Tamten Roberto już nie istnieje. Jestem teraz jego przeciwieństwem. Naprawdę? Tak. Przysięgasz? Słowo. Kochasz mnie? Tak. Kiedy byłeś mały, codziennie zjadałeś kawałek po powrocie ze szkoły. Pieczesz najpyszniejsze ciastka na świecie. Mój maleńki. Myślisz, że powinienem się ożenić? To twoja decyzja. Pomóż mi ją podjąć. Nie mogę decydować za ciebie. Ale zawsze będziesz miał moje wsparcie. Właśnie to chciałem usłyszeć. Co chciałbyś wiedzieć o Juliecie? Opowiedz mi tę historię, jak przyłapano ją w pokoju z niejakim juniorem. Myślałam, że jej uwierzyłeś. Tak, ale chciałbym poznać więcej szczegółów. Julieta bardzo wtedy cierpiała. Pewna wiedźma o imieniu Rosenda i drań Alberto zastawili na nią pułapkę. Ale nic między nimi nie zaszło? Wiesz dobrze, że nie. Tak mi powiedziała, ale czasami lubi kłamać. Proszę wziąć ten proszek. Nie chcę. Pomoże pani. Madame mówi, że nie chce. Nie wtrącaj się. Idź już, Tonio. Wyjdź. Nie dotykaj mnie. Tak, madam?
Podoba mi się, jak mówisz do mnie, madam. Przepraszam, madam. Małżeństw jest wiele, ale prawdziwych par bardzo mało. Będąc w parze, nigdy nie jesteś samotny. Co do niej czujesz? Nie wiem. Tęsknię za nią i chyba ją kocham. Jeżeli nie masz wątpliwości, że to ta jedyna, żeń się. Ale w innym przypadku, nawet jeśli urodzi ci tuzin dzieci, nie zaznasz z nią szczęścia, a dziecko zawsze będzie twoje. Gdzie jest moja kuzynka? Nie wiem. Nikomu nie jestem tu już potrzebna. Więc zawiadom resztę, że nie będzie mnie na kolacji. Umówiłam się z Adrianą i może wrócę nad ranem. Coraz bardziej podoba mi się to miejsce. Dlaczego? Bo jesteśmy razem. Kiedy kończysz szkołę? Już skończyłem. Czyli możesz wyjść za mąż? Zostaniesz moją żoną? Najpierw muszę ci coś powiedzieć. Ja też. Zaraz wracam. Gdzie on się podział? Już jestem. Co robisz? To tajemnica, o której chciałem ci powiedzieć. Przedstawiam ci mojego syna. Przecież płynie w nim moja krew. Gdzie byłeś? Matka na pewno ci powiedziała. Jakim prawem wtrącasz się do mojego życia? Mam siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak rośnie ci brzuch? Skoro się wstydzisz, odejdę z domu. Nigdzie nie pójdziesz. Ciszej. Zrobię kawę i wszystko ci wyjaśnię. Nie chcę pić kawy o tej porze. Mam prośbę. Chodzi o Roberta. Tak. Pomóż mi. Kocham Roberta i chcę zostać jego żoną. W rolach głównych Perła, odcinek 54.
Jeśli ją wypisują, to chyba dobrze się czuję. Operacja się udała. To nie wszystko? Czekają chemioterapia. Dzień dobry. Skąd ta radość? Wybieram się na wakacje. Lekarz powiedział, że żyję w stresie i muszę odpocząć. Nie możesz. I bardzo dobrze. Nareszcie od niego odpoczniemy. Co się wydarzyło w Juvenil? Później ci opowiem. Cześć. Wyszła? Nawet nie zjadła śniadania, ale była bardzo zadowolona. Julieta nigdy nie wychodzi tak wcześnie do pracy. Wczoraj była przygnębiona, a dziś tryska radością. Może ma zaległości w pracy? Poproś Jazmín. Ona na pewno coś wie. Hola. Witaj. Ciszej. Zrobię kawę i wszystko ci wyjaśnię. Nie chcę pić kawy o tej porze. Mam prośbę. Chodzi o Roberta. Tak. Pomóż mi. Kocham Roberta i chcę zostać jego żoną. Lepszy. Zastałem panią Rosendę? Mam dla niej przesyłkę. Nie ma. Przywiozę jutro. Przyjdzie. Udało się. Ładnie razem wyglądają. Nie sądziłam, że Roberto jest taki czuły. Został ojcem. Zasługujesz na szczęście. Tak jak mój syn. Dlatego musi być z ojcem. A ty z nim? Tylko wtedy będziecie szczęśliwi. Mam ochotę skakać z radości. Chcę, żebyście do siebie wrócili. Robi wszystko, żebym mu przebaczyła. Moja kuzynka umrze ze złości, kiedy zobaczy nas razem. Gratuluję. A twój ukochany? Ma już dorosłe dzieci. Jeśli nie jest żonaty, to możesz spokojnie posłać jego dzieci do stu diabłów. Dzięki za radę. Ma niespożyte siły. Wiem. Chodź tu i powtórz mamie, o czym rozmawialiśmy. Mówiłeś, że chcesz, żebym był twoim tatą, ale miałeś zapytać ją, czy za mnie wyjdzie. Skąd wiesz, że chce? Bo marzyłem o takim synu, a ty możesz dać mu braciszka. Kocham was najbardziej na świecie. Zgadzasz się? Tak. Ale nie chce mi się wracać. Rodzina będzie wściekła. Musimy to jakoś przeżyć. Obiecaj, że nie będziesz słuchała plotek. Liczymy się tylko my dwoje. Nigdy w ciebie nie zwątpię. Słowo? Tak.
Mały zostanie w Querétaro, a rodzice wrócą do miasta. Pogadaj z jego dziećmi, tylko nic mu nie mów. Nie będą mieli nic przeciwko? Są już dorośli, powinni cię zrozumieć. Nałożyłaś za dużo szminki. Doskonale. Dzisiejszej nocy Roberto mi się nie oprze. Tata twierdzi, że jestem głupi i nie wierzy, że to moje dziecko. Dopóki ja jestem szczęśliwa, świat jakoś się kręci. Dobry wieczór. Nie pozwolę na ślub z tą zmarkulą. Ślub to nic złego. Mój syn jest na to za młody. Panienka wychodzi? Kolacja gotowa. Nie będę jadła. Późno wrócimy. Więc zostańmy tu na noc. Lepiej się poznamy. Wiem, o czym myślisz, ale najpierw chcę zobaczyć papierek. Nie kochasz mnie? Mogę udowodnić to w inny sposób. Chyba, że masz mnie za puszczalską. No coś ty. Więc nie proś mnie o to więcej. Nie chcę cię zmuszać, ale tobie też powinno zależeć. Kto wie, co wydarzy się po kolacji. Poważnie? Nie dawaj tak łatwo za wygraną. Ależ skąd? Jeszcze tu jesteś? Jak pięknie. Roberto potrafi zadbać o szczegóły. Gdzie on jest? Przed chwilą z nim rozmawiałem. Prosił, żebym zajął się tobą, zanim przyjdzie. Dlaczego się spóźnia? Jakieś kłopoty w firmie. Usiądź, zjemy kolację. Jesteś głodna? A co jest? Paella. Ochyda. Chyba nie on wybierał dania. Mogę przyrządzić coś innego. Natychmiast zapomnisz o Robercie. Alberto i Gina już jedzą? Pan jeszcze nie przyszedł. Roberta nie ma, Junior jest u siebie. A Gina? Powiedziała, że nie będzie jadła i wyszła. Dokąd? Zostawiła to na stole. Podać coś jeszcze? Nie. Wiem, że jako pierwsza przeczytasz ten list. Nie mam do ciebie żalu, bo zawsze mnie wspierałaś. Ojciec ma rację, że jestem smarkulą.
Dlatego chcę udowodnić, że potrafię dorosnąć i samodzielnie zająć się dzieckiem. Odchodzę z podniesionym czołem. To dziecko nie jest moim życiowym błędem i tak samo jak ja poradzi sobie w życiu. Jak mogłeś nie zauważyć parkingu? Trudno mi się skupić przy tobie. Pewnie wszystkim tak mówisz. Za początek. Wsypałeś coś? Przyłapałeś mnie. To ty zamieniłeś wtedy kieliszki. Ciszej, ludzie patrzą. Uśpiłeś mnie. A ty, jakie miałeś zamiary? No, przyznaj się. To wszystko wina Alberta. Urządził jej awanturę, a ona przechodzi teraz ciężkie chwile. Dokąd mogła pójść? Bo ja wiem. Zapewne miała jakieś oszczędności. Alexis też ponosi za to winę. I co my teraz zrobimy? Odwiozę cię. Nie trzeba. Wrócę taksówką. Już późno. Poradzę sobie. Zapomniałabym. Rosenda dała mi radę. Moja córka? Wie już, że mam kogoś. Poradziła mi, żebym porozmawiała z jego dziećmi. I zrobisz to? Za żadne skarby. To już twoje zadanie. Dobranoc, skarbie. Jeśli skończyłeś już niańczyć tę małą, to pozwól. Musimy porozmawiać. O co chodzi? Robisz z siebie głupca, spotykając się z tą dziewczyną. Przestań. Kocham Adrianę, a ty nie masz prawa się wtrącać. I wcale nie robię z siebie głupca. Ty też wtrącasz się do spraw swoich dzieci. Na przykład Alexisa. Ale mnie nikt nie próbuje wrobić w dziecko. Daj mi spokój. Był wściekły jak diabli. Krzyczał, że nie dopuści do tego ślubu. Na czym stanęło? Chyba na niczym, bo Alexis odparł, że zrobi, co zechce. Myślę, że ten frajer nie potrafi przekonać nawet własnego syna. Octavio jest zerem, ale ty nie masz prawa go obrażać. Mimo to cieszę się, że donosisz mi o wszystkim, co się tu dzieje. Jestem do pani usług, madam. Robisz to tak elegancko. Bez przesady. Trzeba tylko nabić na widelec. Otwórz usta. Przepyszny. Wariat. A może ty mnie podrywasz? Skądże?
Ale szkoda, że wybrałaś właśnie Roberta. Tan linda. Tan especial. Jesteś taka piękna i wyjątkowa. Zasługujesz na lepsze traktowanie. Jesteś prawdziwą boginią. Poważnie? Byłbym twoim wiernym sługą. Nie żartuj. Ciszej. Zrobię kawę i wszystko ci wyjaśnię. Nie chcę pić kawy o tej porze. Mam prośbę. Chodzi o Roberta. Tak. Pomóż mi. Kocham Roberta i chcę zostać jego żoną. W rolach głównych Perła, odcinek 54. Jeśli ją wypisują, to chyba dobrze się czuję. Operacja się udała. To nie wszystko? Czeka ją chemioterapia. Dzień dobry.